Zbigniew Gaming. Cześć wszystkim, tutaj jest Zbigniew. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć pewną historię, która spotkała mnie w grze Rise of the Kingdoms. To widzicie już na załączonym obrazku, co mnie spotkało. Otóż tak, zostały na mnie rzucone łańcuchy, czyli zostałem zchainowany. Jak do tego doszło i jak to się stało, że prawie totalnie moje konto zostało wyzerowane przez naszych wrogów, to właśnie opowiem teraz. Otóż byliśmy wtedy, z tego co pamiętam, tak, w Kingdom vs. Kingdom 2 i był taki moment, że moje królestwo przegrywało i zostaliśmy zamknięci w naszej strefie i ja stwierdziłem, że pozabijam sobie troszeczkę farmerów naszych wrogów, gdyż zauważyłem fakt, że wśród sojuszy, które toczyły za nami wojnę, było dość sporo graczy takich typowych noobów, niedoświadczonych, tak? Czyli ludzi, którzy po prostu w strefie, która nie była bezpieczna, farmili surowce zwykłymi oddziałami farmerów. Czyli nawet nie używali po prostu oddziałów zbrojnych, tak? Czyli używając dowódców, którzy jednak są dobrzy w walce, tylko zwykłych farmerów, tak? Więc ja stwierdziłem, że będę używał sobie losowego teleportu, czy tam random teleport i będę sobie tak podróżował po... wtedy miałem ich coś dużo, chyba z 10 albo 15 i po prostu będę szukał jakiegoś fajnego spotu i będę wyruszał, żeby pozabijać troszeczkę farmerów wroga i to się udało nawet całkiem nieźle, bo tam chyba kilkanaście farmerów udało mi się po prostu wybić. No i co? No i w pewnym momencie patrzę, a jest taka fajna animacja tutaj dookoła, że ktoś na mnie rzucił łańcuchy, tak? I ja nie ukrywam, ale byłem dość mocno tym podekscytowany, pewnie też trochę zestresowany, no bo kurde, pierwszy raz nie będę mógł uciec, ponieważ może niektórzy z was tego nie wiedzą, ale te łańcuchy może rzucić tylko i wyłącznie król danego królestwa. I powodują one to, że nie mogę się teleportować w inne miejsce na czas działania tego efektu. Co również za tym idzie, w momencie kiedy masz to War Frenzy, czyli ten tryb, nie wiem jak to się po polsku nazywa. Ten tryb, który włącza się po tym, jak zaatakujesz czyjąś jednostkę lub nawet będziesz próbował ją zeskautować. I on uniemożliwia użycie tarczy, tak? Tarczy, która powoduje to, że pojawia się taki tutaj bąbel dookoła miasta i nasze miasto jest chronione od wszelkich ataków. No i co? No i byłem po prostu w małej dupie, ponieważ zaraz tutaj dalej jest terytorium wroga. No tego nie widać na screenie, ale tutaj było terytorium wroga, gdzie masowo zaczęli teleportować się ludzie z królestwa naszych przeciwników. I co dalej poszło? No i otoczyli moje miasto totalnie. Tutaj było kilkanaście albo kilkadziesiąt różnych oddziałów. I pierwsze co to uderzyła na mnie mobilizacja. Niestety raport z tej mobilizacji, nie wiem dlaczego, mimo że go zapisałem, zniknął. Tak, nie wiem czy to jest jakiś błąd, ale po prostu zniknął. No nie mam go, mam dopiero raport następny. Ja wtedy miałem coś około 2 milionów, na samym początku coś około 2 milionów jednostek w moim zamku. Może trochę więcej, chyba 200. No i co? Uderzyła na mnie mobilizacja, czyli rally. Wypełniając mój szpital prawie totalnie, tam było chyba miejsce na 600 tysięcy? Czy na 500 tysięcy? Już nie pamiętam. Jednostek. No i co? Jak tu widzicie na tym raporcie, zaczęli mnie po prostu swarmować, tak? Czyli okrążyli moje miasto i po prostu atakowali je zwykłymi oddziałami. Wśród tych raportów, które mam, część z nich jest coś mocno pozytywne na mój koszt, ponieważ na moim murze był Charles Martel i YSG. Niestety, mój Charles Martel był zniszczony dość mocno przez mnie samego, czyli był 4-5-4-3. W ogóle przygoda z tym, jak ja maksowałem moich dowódców na samym początku, czy maksowałem, jak dawałem im skille i tak dalej, to jest jakiś... to jest historia w ogóle na inny odcinek. Ale tak, popełniłem błąd, no i pierwsza jego umiejętność ma tylko 4 punkty w skali do 5, co dość mocno zmienia
może nie jakoś bardzo mocno, ale zmienia jego tą główną umiejętność na... A sprawdźmy. No, to jest czas. Teraz jest 5-5-4-4. No, zamiast 1200 na 1000 i zamiast 30% damage'u na 24. Więc to jest dość sporo w przypadku dużego miasta, tak? Każdy procent wtedy się liczy. Żałuję teraz, że nie spróbowałem postawić na murach Sanzu. Ponieważ dzięki temu, że jego pierwsza umiejętność również powoduje obrażenia obszarowe tak samo jak YSG i również ma on bonus do obrażeń obszarowych, nie do obrażeń z umiejętności, raport mógłby wyglądać troszeczkę inaczej, na przykład jeśli chodzi o ilość zabitych u moich przeciwników. No ale trudno, no takie życie, tak? Podjąłem taką decyzję, a nie inną. I trudno. No jak widzicie, te raporty są, na przykład te są dość negatywne dla mnie. Ten pan to był... to chyba pan. Nie wiem, nie znam, to chyba chiński. Nie, to jest możliwe, że to jest jakiś wschodni język. Powołał jakiś tam azjatycki, nie wiem, czy koreański, czy chiński. Ten pan miał ponad 100 milionów mocy, 100 milionów, więc tutaj po nim miałem dużo do gadania. Ale sporo z tych raportów jest bardzo na moją korzyść. Na przykład tutaj, tak? 53 tysiące zabitych. Bo sporo z tych osób, które mnie swarmowały, to byli gracze niezbyt doświadczeni. Gracze, którzy mieli, nie wiem, 9 milionów mocy, 10. I wysłanie Belisariusa z Dragon Lancerem na czyjeś miasto w momencie, kiedy mam 1,5 miliona jednostek, nie jest dobrym pomysłem. Tego nie róbcie tego. Tak samo tutaj, ale on akurat wyłapał z obrażeń obszarowych, tak mi się wydaje, najmocniej. Tu też raport pozytywny dla mnie. Generalnie jak obliczałem, to zabiłem około niecałego miliona jednostek przeciwnika. Co? Bardzo mnie jakby usatysfakcjonowało. O Jezus Maria, naucz się mówić. Co bardzo mnie usatysfakcjonowało. I co jest jeszcze ciekawsze, jeśli chodzi o moją reakcję wtedy, to było to, że ja jakoś bardzo się tym nie przejąłem, bo to jest tylko gra i takie momenty są też według mnie w jakiś sposób ekscytujące i o co chodzi w większości gier, to żeby dawały nam emocje. I ja, okej, to był mój błąd, popełniłem go świadomy tego, że mogę być wyzerowany, chociaż ta świadomość była, czy prawdopodobieństwo było bardzo niskie, dlatego uważałem, że większą korzyścią było tam atakowanie tych farmerów. Skończyło się dla mojego miasta dość tragicznie, tak? W sensie, no straciłem około 1,5 miliona jednostek. W tamtym momencie to było dużo, bo moja moc spadła naprawdę dość mocno w dół, ale miałem dalej na tyle jednostek w moim zamku, że mogłem spokojnie dalej walczyć w tym Kingdom vs. Kingdom, tak? Które przegraliśmy, tabelę. Tutaj mamy kolejny raport, co już widać, więcej osób mnie swarmowało. No i znowu, tak, 10 do 40, 7 do 36. Sporo z tych raportów jest, na przykład zobaczcie tutaj, tak. Ten pan dostał tylko i wyłącznie z obrażeń obszarowych. Pewnie chciał mnie zaatakować, ale jest limit. Chyba no 15 graczy może maksymalnie atakować czyjeś miasto. Nie jestem pewien, zaraz czekajcie, sprawdzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć, jeden na dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na sześć, na siedem, na osiem, na dziewięć, na dwa, jeden, dwa, dwa, trzy. Po co ja to liczę? To tak nic nie da. Nie pamiętam, ile dokładnie osób może atakować moje miasto. Bo tutaj w tym raporcie też są ludzie, którzy nie atakowali tego miasta i po prostu dostali z obszarówki, nie? Na przykład jak ten pan. Nie, tu widzimy. Znowu, zobaczcie, niewymaksowany główny dowódca. Jak tutaj wygląda troop buffs? No, 5, 2, 4, 1. No i Minamoto troszeczkę zniszczony. 2, 5, 5, 1. Co to w ogóle jest? No jakiś noob, tak? Choć nie umuję tego, że sam byłem noobem w tamtym momencie. Tu widzimy 2, 43. 7, 13, czyli
Czyli dość sporo z tych raportów jest na moją korzyść. I tak nie wiem, czy jest sens pokazywania wszystkich raportów. Jak tam wyglądało to całe zerowanie mojego miasta. Ale w pewnym momencie, kiedy te łańcuchy już spadły, to trwa, z tego co wiem, chyba 10 minut. To się teleportowałem z powrotem do nasze terytorium. Szybko wyleczyłem jednostki, jakie miałem w szpitalu. Co ciekawe, dostałem wtedy dwie wiadomości, albo trzy, które dostaje się w momencie, jak się ponosi jakieś duże straty, tak? Czyli dostałem surowce od ludzi z sojuszu i przyspieszenia. I to było bodajże 10 tysięcy 5-minutowych przyspieszeń do treningu jednostki. A ponad więcej, tego było bardzo dużo. Ja chyba za to wszystko zrenowałem coś koło 150 tysięcy łuczników. Czyli to było dość sporo. Ale to nie jest powód na to, żeby dać się wyzerować, żeby dostać trochę speed-upów, nie, absolutnie. Także tak podsumowując, jeszcze chciałem dodać, że dużo osób, jakby moja reakcja na to zdziwiła, bo ja nie byłem absolutnie wkurzony. Jak coś, to mogą być tylko na siebie, a nie na innych. A jak wiadomo, w tej grze niektórzy nie potrafią sobie radzić ze stresem czy sytuacjami, kiedy popełnili błąd i zostali wyzerowani. Pamiętajcie o tym, że w 99 przypadkach tego, jak czyjeś miasto jest wyzerowane, to jest to wina tej osoby, która jest właścicielem tego miasta. Są wyjątki, jak na przykład było takie zdarzenie, tak szybko przytoczę, jakiś czas temu w właśnie jakimś Kingdom vs Kingdom, gdzie zniknęły z mapy forty danego sojuszu, przez co terytorium tego sojuszu zniknęło na danym obszarze i miasta, które tam się znajdowały, zostały po prostu wyzerowane, tak? Przez ich przeciwników. Tam podobno był jakiś atak hakerski, jakiś błąd na serwerze, nie wiem do końca, jak to wyjaśniono, ale osoby, które czuły się pewnie, bo byli na swoim terytorium, które nie było zagrożone ze strony przeciwników, zostali wyzerowani, jakby też troszkę nie z ich winy, tylko z winy tego, że ktoś usunął ten fort lub to był błąd w grze, no bo tam zniknęło parę fortów. Tak. Dziwna sytuacja, ale tak, to nie była moim zdaniem wina tych graczy. Ktoś może stwierdzić, ale mogli się teleportować wcześniej, mogli cały czas być na danym terytorium, które było bezpieczne, tak? Ale jak widać, no, nikt tego się nie spodziewał, tak? Że nagle zniknie fort danego sojuszu. Także wracając, większość przypadków, zdecydowana większość, kiedy ludzie tracą wszystko, co mają na swoim koncie, czyli wszystkie jednostki i surowce, to jest wina po prostu tego, że nie są lub nie byli świadomi zagrożenia, tak, ze strony przeciwnika, bo pamiętajcie, że nawet jak jesteście pewni tego, że jesteście na swoim terytorium i że wróg nie ma szans wam tego terytorium jakby zaatakować i zniszczyć flag, to zawsze ktoś może was wyrzucić z sojuszu, a to już swoją drogą, i zostaniecie bez sojuszu, no, na terytorium sojuszu, w którym byliście, ale to nie ma znaczenia. Ktoś po prostu może wyzerować, bo mimo że wasi koledzy z sojuszu mogą wam wysłać zaproszenie do sojuszu lub mogą cię ochronić, tak? Atakując mobilizację przeciwnika, ale to już inna zupełnie sprawa, którą można kiedyś omówić. Dlatego, no, widzicie, tak? Wydawało mi się, że nic się nie stanie, a się stało. Moja wina. Nauczyło mnie to dość sporo, żeby jednak nie być takim pewnym siebie, kiedy się atakuje tylko i wyłącznie farmerów lub podróżuje się losowo po terytorium zaginionego królestwa. Także to więcej chyba nie ma nic do dodania, bo tak już przynudzam przez 14 minut. Także no cóż, trzymajcie się, wszystkiego dobrego i życzę wam, żeby wasze miasto nie było wyzerowane. Lub jeżeli na przykład byście tego chcieli, tak? Bo niektórzy na przykład decydują się na wyzerowanie własnego miasta w momencie, kiedy mają zamiar gdzieś migrować. Ale to już zupełnie inna sprawa. Także wszystkiego dobrego i miłej zabawy w graniu w Rise of the Kingdoms.